Siemano, siemano, siemano wam wszystkim, lecimy z kolejną porcją informacji, ciekawych, nieciekawych, mniej ciekawych, ale jakoś mnie zafascynowała za ta strona u feminin, o feminin, o feminin, zajebista strona, trzeba przyznać, do, do, dobrze dają. Feminizm to choroba psychiczna, kobiety to zmywary, raper rozkręcił hejt w odpowiedzi na krytykę jego muzyki, a y czemu hejt, a gdzie wolność słowa? Każdy może mówić, co chce, a nie od razu się obruszacie. Laseczki. Ostatnich kilka dni było jak kilka ogromnych kroków wstecz w mojej wierze w progres dotyczący społecznego zrozumienia idei równości płci, równości płci. Ja pierdolę, nigdzie. Jak baby narzekają na facetów, jest spoko, bo to jest sprawiedliwość społeczna, ale jak facet powie coś złego o kobiecie. Kurwa, krok wstecz! Gdzie równość? Równość jest dla kobiet, a dla Ciebie, panie Areczku, nie. Ehm, Płci, feminizmu, patriarchatu, seksizmu, ludzkiej przyzwoitości, elementarnej wrażliwości. Tak? Ja we w pierwsze komentarze wchodzę na Facebooku i widzę, jak kobiety są wrażliwe... Elementarnie. Jeżeli żyjecie pod kamieniem, pod głównym żyjemy, czego obecnie wam szczerze zazdroszczę. Ominęła was afera, która podnosi ciśnienie lepiej niż Neska, zmieszana z Redbulem. Neska? A co to, to jest Neska? Może kreska? A Neska, Neskafe pewnie. Kurwa nauczy pisać poprawną polczyzną. Piz. <laughs> osobą. <laughs> Instagramowe story Malika Montany obrażają C. Oliwię Trybus, 19-letnią aktywistkę. Kurwa, aktywista. Jeśli ktoś jest aktywistą, to kurwa zasługuje na to, żeby być obrażanym. Mogłoby mieć tytuł, polski raper powtórzył eksperyment Schrödingera. Ale, że co Schrödingera, że ten... Jak jest kot, to jak z kobietą. Że jak widzisz kuchnię i masz tam brudne naczynia, to może tam być kobieta i może jej nie być, czy może mogą być zarazem, za dopóki nie wejdziesz nie zobaczysz, że są pozmywane naczynia, to wiesz, czy była kobieta, a tak to nie wiesz, no. Mm, polski raper powtórzył, yy, mówiąc, że feminizm nie jest potrzebny, udowodnił, że jest potrzebny. Mówiąc, że feminizm nie jest potrzebny, udowodnił, że jest potrzebny. <ścoughs> o kurwa mać, to nie są siły zbrojne. Nie jest potrzebny, kurwa niszczy wam psychę kobiety drogie, we feministki, biedne. Wy nie jesteście szczęśliwe przez to, że ktoś wam mówi, jak, ma, jak macie żyć, jak macie postrzegać rzeczywistość. Feminizm to jest pierwszy krok do unieszczęśliwienia kobiet. To jest moje zdanie. Historia rozpoczęła się od pytania jednej z fanek do Oliwii, a o to, czy lubi muzykę Malika Montany. Jeszcze w lutym Oliwia... Kto to kurwa jest? Oliwia odpowiedziała, że nie i uważa, że Montana jest obrzydliwym seksistą. Nie oznaczyła go na nagraniu. No dobra, jest obrzydliwym seksistą. Jest to bardzo brzydkie sformułowanie. I tyle. Czemu, jak, jak, jak ktoś obraża kobiety, jest, jest niefajnie, a jak ktoś obraża mężczyzn, to już jest, jest fajnie, nie? Czy może nazywamy rzeczy po imieniu, albo nazywamy rzeczy takimi, jakimi uważamy, że są? No to może Montana mógł sobie powiedzieć tak, jak chce, nie? Wydaje się, że jej stanowisko nie było szalenie kontrowersyjne. W końcu ma w swoim dorobku teksty takie jak: Ja gonię wciąż za hajsem, a nie gonię za babami, bo gonią za hajsem, baby same przyjdą. <krym> Czy, czy powiedział coś nieprawdziwego? Sorry, jest mnóstwo lasy, które gonią za hajsem. ale te, które mówią, że nie gonią za hajsem. To ja nie widziałem zbyt wielu kobiet, które wiązały się z e, osobami, z mężczyznami, którzy zarabiają mniej od nich. Baby idą za hajsem. W ten lub w inny sposób. Bardziej bezpośrednio lub bardziej pośrednio, ale idą za hajsem. Tak to już jest. Lub zbotoksowana zdzira usta i cycki wypchane. Zanim wzięła go do ust, zmoczyła mordę szampaniem. <laughs> ha... No, zbotoksowana ździra, usta i cycki wypchane. No. Jest to forma artystyczna poruszająca problem e, współczesnych kobiet i e, braku szacunku, który same sobie okazują, postępując w dany sposób e, i. I co? I, I coś coś złego powiedział? To jest satyra. Satyra yy, to są te zboteksowane kobiety, nie? Yy, prawda, prosiaczku? Prawda, kurwa! No, właśnie, prosiaczek wie, co mówi. Yy, tak. Ale okej, okay, można oddzielić artystę od jego sztuki. O, 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 jedno mądre, co powiedziała. Więc może w życiu prywatnym Montana jest inny? Może jest inny. Gorszy. Gorszy. <gorszy> nie, tak. W życiu prywatnym. Montana nie jest tylko feministą, jest jeszcze rasistą. Znaczy, feministą, anty. Nieważne. Tak można podejrzewać. Prawda? Jeżeli ktokolwiek miał złudzenia tego do, te, dotyczące, to cóż, i trzy kropki oczywiście. Trzy kropki nie do powiedzenia. I jest do powiedzenia, były to złudzenia. Do Montany krytyka ze strony nastolatki dotarła do, do, dopiero po dwóch miesiącach. No, w, przez te dwa miesiące jakieś inne lafiryndy pędzlowały pendl mu berło, więc spoko. I postanowił na nią odpowiedzieć na swoim już sławędnym Instagramowym story. Nie ma możliwości zawrzeć tu wszystkich refleksji. Rapera. Pozwoliłam sobie więc przedstawić dosłownie kilka z nich, które pozwolą wam zrozumieć sedno sprawy. Taki mój subiektywny zbiór tekstów wybranych. Cieszę się, że zaznaczyłaś, że to jest subiektywne, że nie zaznaczyłaś, ale uwzględniłaś. Może kiedyś znajdzie swoje miejsce wśród lektur szkolnych, które wyjaśniały niewinnym i szczęśliwym pokoleniom, czym był seksizm. <laughs> wśród lektur, które wyjaśniają niewinnym i szczęśliwym pokoleniom. Kurwa, też pokolenia są mniej szczęśliwe, jest to przez takie jak wy, właśnie, które mówią, co jest nieszczęściem, co jest szczęściem. A tak, tak będziemy, będzie, będą nie, nie, niewinne i szczęśliwe pokolenia, jak pro, pozbędziemy się problemu szowinizmu, seksizmu i tak dalej, no nie? To trochę taka wojna o pokój. Komunizm nastanie, kiedy wszyscy przyjmą nasze, nasze racje. To będzie prawdziwy komunizm. Teraz to chuj, budujemy. A że przy okazji wyróżniamy w pień ileś tam milionów ludzi? A bywa. Wszystko zaczęło się od wanny. A kurwa, wanna. Jak wanna, to kobieta. Lubię przygody w wannie, ale nie powiem tego, bo zaraz będę seksistą, ale no w wannie są najfajniejsze jazdy. Otóż, bo od razu się można umyć po wszystkim, a tak to musisz wejść w kobietę i w niej wszystko zostawić i. No i jej problem, nie? A tak się umyjesz od razu, no spoko. Otóż Oliwka, dlatego wolę seks kobietą, nie? Bo, bo, bo nie musisz się sam czyścić chusteczkami, bo, bo... Zostawiasz brud w niej. I to jest super! To jest super! Wszystko zaczęło się od wanny. Otóż Oliwka odpowiedzi na pytanie o muzykę Malika udzieliła leżąc w kąpieli. Muzyka Malika udzieliła... No, no, a, aha, już wiem. Czyli tak. Jestem, mam, poznajcie moje feministyczne te poglądy. Aha, tu, proszę. Gdyby świat był jeszcze taki piękny bez seksizmu. Nie jest, nie jestem. Kobiety nie powinny być uprzedmiotawiane, i półcyca na ekran, nie? Kurwa. Raper stwierdził więc, że dziewczyna była goła i mokra. No i co? Była goła i mokra. Pomylił się? Sugerował, że pracuje jako prostytutka, bierze kąpiel po spotkaniu z klientem. Sugerował, czy tak napisał? A może bierze kąpiel po spotkaniu z klientem, bo na przykład jest załóżmy doradcą prawnym i bra kąpiel po spotkaniu z klientem. Następnie zaczął udostępniać zdjęcia Oliwii, sugerując, że jest rasistką, gdyż stoi przy piramidach. No, przy budowli zbudowanej przez tysiące niewolników róż, o różnych kolorach skóry. A wiecie, kto, kto, kogo Egipcjanie mieli za niewolników? Szydłów. No. Może miał rację. Może trzeba myśleć out of the box. Out of the box. No. W końcu wyjaśnił, że sama wystawia się na seksistowskie komentarze. Prawda, prawda. Jeśli robisz coś takiego, w wannie coś tam, sama się narażasz, niestety. Z kolei na, na jej profilu pojawiają się zdjęcia w pewien sposób usłaniające ciało. Ma rację. No nie możesz powiedzieć, że y, robisz sobie takie zdjęcia. Seksownej i tak dalej, i myślisz, że to nie będzie miało feedbacku, takiego, że no sama się narażasz na komentarze. No, taka jest prawda. Wiesz, jak działa świat? Tak właśnie działa świat. Jeśli facet sobie robi różnego rodzaju zdjęcia, też jest skomentowany, też jest krytykowany, bo tutaj takie. Bo tutaj jest taka zasada, że wszyscy oceniają wszystkich, a generalnie przodują w ocenianiu kobiety, więc jesteście lepsze. W końcu w czymś. W ramach solidarności z Oliwią na Instagramie publikowane są teraz zdjęcia innych osób pozujących w wannie. <laughs> jakieś jaka, jaka, półpizda. nie? W wannie i już kurwa. I... O Jezu, ta akcja już sojowy, kurwa feminista. W duchu otwartości, komunikacji raper rozpoczął live, na którym zapraszał feministki. Tutaj podzielił się swoimi kolejnymi przemyśleniami już zawierającymi szerszy kontekst i nie odnoszącymi się wyłącznie do Oliwi, ale do kobiet w ogóle. I ma prawo. Mamy prawo do wolności słowa na temat mężczyzn, cały czas się słyszy, co jacy mają być, jacy mają być i jacy nie są i tak dalej. No, kobieta, tylko, że kobiety nie potrafią znieść prawdy o sobie. Nie potrafią znieść tego, że są chujowe. Nawet dzisiaj bym podał przykład czegoś takiego, ale nie mogę, bo osoba będzie wiedziała, o kim mówię. Dowiedziałyśmy się, że między innymi nie był on nigdy świadkiem dyskryminacji płciowej, a kobiety są w dzisiejszych czasach największą walutą, oraz że bogatego faceta nie przekupisz pieniędzmi, a może go przekupić piękną kobietą. Rozdzielmy to sobie. Nigdy nie był świadkiem dyskryminacji płciowej. Jak tak mówi taka prawda widocznie. A kobiety są... albo nie zauważył, może. Albo nie wiedział, co jest czym, tak? Też może być. A kobiety są w dzisiejszych czasach największą walutą. No, ale jest cudzysłów. Znaczy może, dobra, wy, 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 się to w cudzysłów, ale to jest jego zdanie. Może, naj, bo kobiety są najcenniejsze, najcudowniejsze, czyli największa waluta. To jest przenośnia, alegoria, największa waluta, tak? Że są najwspanialsze i najcudowniejsze, cenniejsze od złota i krypto. Ale nie, kurwa, feministka już o, sobie myśli w ten sposób. Oraz, że bogatego faceta nie przekupisz pieniędzmi, a może go przekupić piękną kobietą. Wypisz, wymaluj, idealny świat dla kobiet jeśli nie są spasione. Po relacji live, gdy społeczność feministyczna zaczęła wysyłać do Malika wiadomości i krytykować jego zachowanie, raper pozwolił sobie dodać jeszcze kilka nagrań. Oczywiście wypełnionych po brzegi kolejną dawką refleksji artysty. Jak skazał, z jego obserwacji wynika, że feminizm w 2020 roku nie ma racji bytu. Rozpoczął także hashtag feminizm 2020 <grytanie> to choroba psychiczna, jednak, uważa, jednak uwaga, którą do siebie przyciągnął, zaczęła być powoli frustrująca. Malik zaczął narzekać, że piszą do niego typy zniewieściałe, co nie wiem, czy są bardziej kobietami oni, czy te kobiety, co Wyglądają, że nie ogoliły nuki, pach. W kolejnym nagraniu poprosił swoich fanów o pokazanie wyższości i klasy, bo jak podkreślił są oni mimo wszystko kulturalnymi ludźmi. I bardzo fajnie. Feminizm 2020 to choroba psychiczna. Nie chodzi o to, że tak myśli, może, bo może być tak, że on po prostu. Podkręca napięcie, podkręca ten, 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 to hasło, żeby więcej osób zwróciło na problem. To tak jak się rzuca z słoikami w obrazy Van Gogha, nie? Z, z, z słoikami z gównem, nie? Albo zupą. A Holend jeśli to by zupa holenderska, to prawdopodobnie gorsza od gówna. Więc, no nie, poza Erf ten zup, Erf ten zup jest pyszna i holenderska, o dziwo. No, więc może nie chodzi o to, że feminist to faktycznie choroba psychiczna, tylko chciał wywołać wstrząs, żeby więcej osób zwróciło uwagę na, na problemy, które niesie ze sobą feminizm. Może w ten sposób, czemu o tym nie pomyślisz? Out of the box, kobieto, mam myśleć za ciebie. Typy zniewieściałe, co nie wiem, czy. O, ale mnóstwo takich zniewieściałych typów jest, oni mają powodzenie mimo wszystko, są laski, które lecą na takich typów, ale koniec końców z moich obserwacji wynika, że i tak alfa, giga, chat kurwa wygrywa i rozpierdala im yy, życiorysy i łoniaki, nie? Więc. Te kobiety i tak, i tak koniec końców idą do tych seksistowskich, tragicznych facetów, nie? A potem mówią, że prawdziwych facetów już nie ma. Następnego poranka rozpoczyna się, rozpoczyna się kolejna część naszej sagi. Główny bohater Montana z nadaje z łóżka na cały świat. Odpowiada wiernym fanom, jak trudna noc jest za nim. Przez całą noc byłem w toalecie i wymiotowałem. Dostaję ciągłe zdjęcia brzydkich kobiet pryszczatych z nieogolonymi nogami. Nie mam już nawet czym wymiotować. <śmiech> <śmiech> Ale no co? Prysze... Na kobiecie nie robią wrażenia, tak jak pryszczona na facetie nie robią wrażenia i nie, nie widziałem zbyt wielu kobiet ubierających się z preszczotnymi facetami. To raz. Eee, a nieogolone nogi są obrzydliwe. Są obrzydliwe. Kobieta nie powinna mieć ogolone nogi według mnie. Eee, change my mind, nie? Jeśli uważacie, że jest inaczej, a jeśli kobieta stwierdzi, że nie, że ona nie będzie, że ona się temu nie podda, i chuj. No i ma rację, niech się nie podaje, no ale niech potem się nie dziwi, że wymiotują na jej widok, nie. E, dobra, jedynym ratunkiem okazały się jego fanki. Poprosił, żeby oznaczyły go w filmikach, jak, jak tańczą do jego utworów. Może trochę pięknych kobiet będzie w stanie wymazać z mojej pamięci te traumatyczne widoki, stwierdził. No i co? I na pewno został zasyp, bo kobiety wiedzą, jak poruszyć sercem mężczyzny, jak go pocieszyć to raz, a po drugim sam fakt, że znalazły się takie kobiety, pokazuje na to, no jakie kobiety też są, tak? W odległej galaktyce i wcale nie tak dawno temu feministyczne aktywistki zawiąziły swoje szeregi i rozpoczęły pisanie postów wspierających Oliwie. Eee, a tutaj gdzieś miałam ten o feministkach. O, jest. Coś z y, jeździdy. I po co stałem z wami podczas protestów w sprawie aborcji? Tak, Wdzięczacie się facetom, którzy was wspierali i byli z wami? Dostajemy od takich jak ty kopa w jaja, bo też chcemy zwrócić uwagę na swoje problemy. Dzięki za wsparcie. I Klaudyna. Masz chyba jakieś bóle fantomowe w tych jajach, bo wcale w nie nie dostałeś bóle fantomowe, czyli wiecie, że nie ma jaj. Oho, oho, kurwa feministka. Eee, nie, ale kurwa, shaming jest tylko na kobiecie. Zamiast wsparcia i zrozumienia dla problemów mężczyzn, masz dla nas jedynie dobre słowo o krokodylich łzach. Dzięki. Nie rozpad się. Uuu, kto by się spodziewał. I tak kurwa kończą sobie feminiści, Kurwa, Mać. Ale sam sobie jesteś winien, bo poszedłeś wspierać kobiety w, w, w prawie do mordowania nienarodzonych dzieci. E, lalala, pseudonim lewogram, dorzuciła kilka g lewogram o slut shamingu. No slut -shamingu, co to jest slut -shaming? No O Jezu, że co, że kurwo shamingu, że szejmujemy kurwy czy coś? A, nie wiem, nie, naprawdę, ale generalnie bycie kurwo jest shamingiem samym w sobie. Montany. Akcja ze sławnym raperem polegała na tym, że próbował poniżyć nastoletnią dziewczynę, o tym, że pisząc zrobiłaby wszystko, żeby nie słyszeć jego muzy. Mogła mówić o zrobieniu czegoś seksualnego. E, halo! Koleś dobrze napisał! To, 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 to I zrobienie czegoś takiego mieści się w kategorii wszystko, wszystko, to wszystko. Jeśli kobieta nieostrożnie napisała, to niech się nie, nie dziwi, że ktoś jej to wytrą, ale problem nie, oczywiście, kobiecie nie można zwrócić uwagi. To nie było po prostu stworzenie seksualnego kontekstu tam, gdzie go nie było. Tekst Ewy jej zdjęcie w wanie, więc Montana niewątpliwy fan kobiet w wannach. Cholera, kobiety są ogólnie piękne. A kobiety w wannach to są kobiety piękne do kwadratu, pod warunkiem, że są piękne, a nie niepiękne. Nie mógł... Wreszcie zaczniecie się myć, ogolić też nogi i pachy. Ale sorry, ile ja z dzisiaj nieraz, jak kobieta obok mnie przeszła i śmierdziała jak gówno, nie? I to nie są żarty. Ja kocham, jak kobieta pięknie pachnie. I, i, i żeby nie było, lubię, jak facet też ładnie pachnie, bo przynajmniej jest zapach wokół mnie roztaczany, który jest, ładny, który jest ładny, jest się przyjemnie, w takim miejscu funkcjonuje, pracuje. Ale jak ja czuję czasem, jak kobieta obok mnie przechodzi i jebie gównem, krwią menstruacyjną i tak dalej, bo nie umyta, bo coś. No i to jest fajne. No to chcecie tego bronić? No to proszę bardzo, brońcie, nic dziwnego, że się komuś nie chce żygać. no niestety, kobiety, zacznijcie się myć, myjecie się, super, ale to jest elementarna podstawa dla kobiet i mężczyzn. No. Dobrze, a że on napisał w końcu się, no, no, pewnie większość kobiet, które spotyka to po koncertach są spocone, śmierdzące i dlatego tak mu się może kojarzą, ma prawo, ma prawo że człowiek żyć w swojej bańce? No ja <laughs> Jezus. Ja skończyłam to nazwisko. Wskazała, że komentarze. To na co tak trzymałam ten? Yy, rękawi, ręka, rękę w rękawiczce miała gąbkę do zmywania naczyń. Wskazała, że komentarze pod liveem Malika, pewnie ona to jest kobieta, to pewnie czyta liveem Malika, głosząca zmywary do kuchni nie są przypadkiem, a zorganizowaną akcją. ta wszystkie zorganizowaną akcją, kurwa mać. Członków takich grup jak Zmywarnia, sekcja jeba co? Ja pierwsze słyszę o czymś takim. Kurwa, to na pewno nie istnieje. To pomówienie, pewnie Maja Staśko ją, ją... Pewnie ona ją utworzyła, żeby potem poprzeć swoje argumenty tym, że taka sekcja istnieje. Kurwa. Maja Staśko jest zajebiście inteligentna. Na co stała się kolejnym obiektem ataku członków grup, na których można m.in. przeczytać, że kobieta jest jak laptop, złoży się jak mocniej pierdolnie szara. Maja, co ty piszesz? Nie wolno takich rzeczy mówić! Smaczku do tej całej sytuacji doda komentarz rapera Kartki... Kartki? Oskarżonego o stosowanie przemocy domowej, które napisał w komentarzu do, do całej sytuacji dobrze mówi. Jakaś mocna, średnia wariatka we Manii świruje Hirka wroną ech. O komentarz poprosiłam Majo Staśko. No to dobra. dzwonił do niej z numeru zastrzeżonego. Taki mam. Nie odbiera. Piszę SMS-a. odzwania. Wiesz, że ja się bałam odebrać, bo myślałam, że to ktoś dzwoni, żeby mnie obrażać. W związku z tą całą sprawą. Masakra. Tak działa machina zastraszania. O kurw, o kurczaczki. O kurczaczki, ja wiem, że ja, ja, ja dlatego nie czytam tego artykułu, ale ten fragment gdzieś widziałem, ten fragment gdzieś widziałem, dlatego już wiedziałem, co to będzie, nie? Bo tego artykułu nie czytałem, ja mówię, ja, 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 jeszcze ja tutaj przygotowany nie przychodzę, co widzicie zresztą, bo po chuj. Słuchaj, a może nie wiem czy, czy to prawda, że ją zastraszają, ale też tyle gówna wylała na mężczyzn z tego co się orientuje, że może jest paru frustratów, którzy stwierdzają, że są niesprawiedliwie i nieuczciwie traktowani, bo mężczyźni są też dobrzy, tak, są tak jak i kobiety i tak mężczyźni są dobrzy i źli, ale o tym się nie mówi, nie, najlepiej kurwa przykleić kartkę, kartka, pyk seksista, chuj, nie? Co myślisz o tym e, komentarzu, e, e, ten, prosiaczku? E, jebie mi tu chujem. No właśnie, jebie mi tu chujem. W tej chwili widać, jak się nas ucisza. Ucisza? Was? Kurwa mać. Ja tyle razy dostałem bana na YouTubie, że sklej pizdę na temat uciszania. W tej chwili widać, jak się nas ucisza. Ostatnio wyszedł serial Mistress mistrz, mistrz, mistrz America o działalności feministek w latach 70. W sytuacji z Montanu widzimy dokładnie ten sam mizogini, mizoginiczny, mizoginiczy? Mi, może mizoginistyczny? Backstab, mizoginiczy. Czy mizoginiczy? Tak się pisze? Mizoginiczy? Giniczy? Mizo, mizoginiczny! Mizoginiczny! Kurwa, nie wiesz, jak się pisze, a o tym piszesz? Ja mogę nie wiedzieć, bo mizogin nie istnieje, ale kurde, ty chyba to wasze słowo. My się z tym zdarzamy od dawna. Ja tej grupki. Zna, Róbki znam z tego, że dziewczyny były przez nie atakowane, i pisały do mnie, dostawały wiadomości, że zostaną pobite, zgwałcone. Inaczej nie wiedziałam, co oznaczają te komentarze z mywary. No, nie wiedziałabyś inaczej, tak? No, takie rzeczy wpływają na życie młodych dziewczyn. Te najazdy, bo to, to są realne zagrożenia. A to pewnie ci. Eee, imigranci z Somalii pewnie pisali takie komentarze, że jak się przejdziesz ich dzielnicą w Berlinie, to zostaniesz pobite i zgwałcone. Tak, tak mogło być. Dziewczyny boją się coś powiedzieć, bo zostaną od razu najechane przez tą hordę. Gówno prawda. Wy najwięcej krzyczycie itd. i tak dalej, i wasz głos się przebija. Nasz nie. Pod moimi postami często widzę memy, nie pytałem cię o zdanie. No, no, i, no, i, no i na chuj udzielasz odpowiedzi na, 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 na to, jak nie jesteś pytany o zdanie. Ja jestem osobą publiczną, jestem na to przygotowana. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że Montana świadomie wywołał już teraz kontrowersję, żeby promować swoją muzykę. Zresztą o tym mówił. To jest przerażające, że nikt z tamtego środowiska nie odciął się od wypowiedzi Malika. Dziewczyny, które odważyły, żeby wyrazić swoje zdanie podczas live'a, live na którego zaprosił feministki, nagle spotykają się z niewyobrażalnym hejtem. Wydaje mi się, że przez pandemię ludzie mają więcej czasu anonimowo pandemią? Z kiedy to kurwa jest? Anonimowość jest teraz też w świecie realnym. Przez maseczki. Zostrzyła to wszystko. Uważam, że należy nagłaśniać takie sprawy... Kiedy to jest, kuźwa? Uważam, że należy nagłaśniać takie sprawy, mimo że spotkała mnie fala nienawiści. Ja jestem osobą publiczną, jestem na to przygotowana. Chcę pokazać jednym dziewczynom, że nie są niczemu winne, bo oni są szowinistami. To oni są szowinistami. No tak, oni jedni winni mnie, my, kurwa, jak zwykle, piękne i pachnące i cudowne. To jest takie poczucie me too. Czyli tu nie pierdol. Chcę, coś poka Chcę też pokazać poziom mizogini. Bądźmy razem dziewczyny, wspierajmy się, apeluję. O, jeszcze o historii kobiecego rapu. Niech. A to jeszcze dalej artykuł. Yy. O historii kobiecego hip-hopu ciekawie w kontekście sprawy napisała też Ania Lalka, która zadała raperowi prowokacyjne pytanie. Porozmawia ze swoją córką, że to tylko konwencja, że jej przyszły partner nie może nazwać jej suką. Bo ja zostałam nazwana tak przez twoich fanów i nie wydaje mi się, że widzieli, żeby widzieli granicę między twoimi tekstami a prawdziwym życiem. O, hmm? nie, 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 nie. Nie, nie, nie. no fakt. No tak, no trzeba tak, tak pisać, że to jest tylko konwencja. No i też trzeba pisać ludziom, że wiecie, że to jest konwencja, że kwace ci są szowinistami. Bo to wiecie, bo to parę osób tak pisze, ale to nie znaczy, że wszyscy są trzewni No, piszecie, że to jest tylko konwencja, w jakiej utrzymujecie te swoje wysrywy feministyczne, że tylko taka, taka konwencja, bo są dobrzy faceci i że świat nie jest niesprawiedliwy dla was, ale dla nas też. Oliwia od fanów Malika dostała setki wiadomości, niektóre mówiące, żeby zdechła. O, to jest przykre. Pozwolę sobie zacytować jeden z nich. Pisała go kobieta: Pieście, jebał, brzydka Ruro, zazdroście tym naprawdę atrakcyjnym. Dlaczego tak plujesz jadem? Jebać się szczawiu. pisownia oryginalna. On tak pisał z kropkami? No to w kulturalnie, że ze sobie wypikał przekleństwa. To bardzo miłe, ja nie wypikałem. Bardzo brzydka wypowiedź, ale miło, że koleś wypikał, żeby ten trochę nie do powiedzenia było. Myślę, że faktycznie wiele kobiet zazdrości tym piękniejszym i dlatego na nie najeżdża. Ja widziałam wiele kobiet, które najeżdżają na piękniejsze kobiety, bo są zazdrosne po prostu i tyle. A że facet brzydko to wypowiedział się, no to po prostu problemy, problemy w wychowaniu, edukacji. On nie jest reprezentantem nas wszystkich. Nienawisne komentarze zaczę zaczęły przeplatać się z wiadomościami wsparcia i zdjęcia kobiet i mężczyzn w wannie. O z komplementami has no jasz, kurde, nie ma co robić. A to jest tak, że ludzie nie mają co ze, ze swoim życiem zrobić, więc wchodzą do wanny e i, i pstykają z fotki i myślą, że są na fali, nie? że. że wiecie, my tu walczymy razem o słuszną sprawę, sojowi feminiści. Jak kobiety to jeszcze rozumiem, Kobiety zazwyczaj mniej pracują i mają dużo czasu. Wolnego, to spoko. Ale że faceci. Ja, że chcą poruchać. Droga koleżanko, kolego, którzy pytacie mnie raz na jakiś czas, po co ten feminizm? Polecam wam zapamiętanie w tej chwili. Wiem, że żyjąc w liberalnej bańce, można czasami zapomnieć, jak mała i łatwa do pęknięcia ona jest. A jednak, jeżeli to nie jest dowodem, że feminizm jest potrzebny, to straszne słowo na f, którego każdy boi się użyć, f-frędzel, bo zostanie zaszufladkowany i oceniony. To nie wiem, co nim jest. Jeżeli nazywanie nas zmywarami, nawoływanie do przemocy, życzenie śmierci nie jest dowodem na to, że feminizm jest potrzebny, to już chyba nie znajdziecie takiego powodu. A co spowodowało tą całą nienawiść? Opinia, krytyczna opinia młodej kobiety. To wystarczyło, widzicie, jaka potęga w tym drzemie, w naszych słowach. Ja z tego zamierzam czerpać siłę i mam nadzieję, że wy też. Jezu, jak facet coś powie, to też jest taki wysryp kobiecych mord, że też może powiedzieć: Widzicie, facet fac fac Musimy obrażać kobiety. Bo w naszych słowach jest taka, jest taka siła, że one zwracają uwagę na to, taki ferment zrobiliśmy, mówiąc coś takiego. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Dobra, e, po, po, po co tłumaczyć, że to moje ciało, moje życie powinno o nim decydować? Dobra, to wejdzie na kolejne na pewno. One, o jezu, to ścierwo. Dobra, okej, okay, niech będzie. E, dlaczego kobieca perspektywa ma znaczenie? Histeria, odśnieżania ulic, świetnie to wyjaśnia. Aha, a, no to coś było, że musimy od, odśnieżać ulicę, żeby one sobie chodziły, bo większość z nich nie ma. Ten, kurde, prawa jazdy. Kurwa, każde pokolenie ma swoją wersję, wersję małych kobietek, ta jest nasza, ta, ta, ta też wypierdala, dobra, mi, dobra, gwiazda, o, to jest dobre, a to może potem, nie? Albo teraz, gwiazda filmów dla dorosłych ma już dość, dlaczego nie może znaleźć partnera? Piętnowanie influencerek tworzących treści dla dorosłych to prawdziwe zjawisko, ta odważna dziewczyna postanowiła wyjaśnić parę rzeczy i zwrócić mężczyznom uwagę na ich błędne myślenie. Ona mam zwrócić nam uwagę na nasze błędne myślenie, tak? Czyli jak uważamy, że nie jesteś atrakcyjna, to my się mylimy. Tak. Nie, nie, nie chcecie mnie, ale to jest wasza wina. Co ty myślisz, proszaczku? O Jezu, jaka, kurwa, brzydka baba! Pewnie obciągnęła wiele lasek i kutasów i w ogóle i pewnie dawała dupy wielu facetom. A wiesz, że masz rację? No tak wygląda, ja nie umiem czytać, ale... Masz rację. To jest właśnie kobieta, która obciągnęła dużo penisów. To jest właśnie kobieta, która... Dużo siusiaków miała w różnych otworach w swoim ciele. No tak można? Tak można. I kiedy się jej dzieci zapytają: Mamo, o ile będzie miała dzieci, Mamo, mogłaś być naukowcem, czemu zostałaś kurwą? O, smutne. No smutne! O, proś, proś, prosiaczku, nie, nie zabijaj się jeszcze. Piętowanie influencerek tworzących treści dla dorosłych to prawdziwe zjawisko. Ta odważna, ta odważna dziewczyna postanowiła wyjaśnić parę rzeczy i zwrócić mężczyznom uwagę na ich błędy myślenia. jestem odważna! A. Kurwa, Mać nie wierzę. A w sumie, w sumie ja bym się na to nie odważył. To w sumie racja. Antyradio nie boi się trudnych tematów i właśnie dlatego chcemy poruszać takie kwestie, jak chociażby wypowiedzi dziewczyny z biznesu 18, z biznesu pornograficznego. 18, może nazwijmy to biznesem chorób wenerycznych. Mówiąc wprost, ta influencerka wybrała branżę związaną z tworzeniem treści dla dorosłych, ale nie rozumie zachowania mężczyzn. No, to może mężczyźni mają ci coś wyjaśnić, a nie tym mężczyznom. Czy w związku z tym, że niejaka Billy Beaver czasami nagrywa filmy 18, a do tego ma jeszcze konto OnlyFans, gdzie pokazuje swoje wdzięki, wdzięki, to te wdzięki powinny być tematem tabu, powinny być tylko dla twojego mężczyzny, a nie dla kurwa wszystkich. Jak to się mówi? Jak można mieć szacunek do kobiety, która której cena jest ceną rolo w, w rapce czy coś? Nie wiem, coś takiego było, nie? Mężczyźni powinni ją traktować inaczej? Influencerka miała dość i zaczęła to pytać, a przy okazji podzieliła się ważnymi wyjaśnieniami na temat swojej pracy i przeszłości. Nie jestem puszczalska. Nie jestem luźna. Pozwól, że my to ocenimy. Dziewczyna nie zamierza obwijać w bawełnę, i natychmiast zaczyna wyjaśniać, że mimo swojej przeszłości tak naprawdę uprawiała seks z mniejszą liczbą osób niż wielu normalnych ludzi. Normalnych ludzi, co to znaczy? Chodzi jej o to, że nakręcanie kilku filmów dla dorosłych nie sprawia, iż ma na liście ku gigantycznego partnerów. Może i to nie sprawia. Może tak jest, ale budzi pewne pytania. Rodzi pewne pytania i budzi pewne podejrzenia. Czyż nie? Później Billy Beaver podkreśla, że ona po prostu sfilmowała takie rzeczy. Inni tego akurat nie zrobili. To jedyna różnica. Dokładnie! To nie, to nie jest jedyna różnica. Jeśli wziąłeś jeszcze za to pieniądze i bierzesz za, to, za pieniądze z za nagrania, to jest kolejna różnica, ale jest taka różnica, że to są rzeczy, które powinny zostać między tobą, a partnerem, partnerką. To są rzeczy osobiste, intymne. A jeśli wywlekasz intymne rzeczy na świat dzienne, to będziesz podlegała, podlegała, podlegała ocenie, bo tak, że tak funkcjonuje świat. Czy ja cię tam mam tłumaczyć jako mężczyzna? Jak ja nasram na środek chodnika i będę się w to opierdolić i sprzedać komuś, ja mówię, przecież kurwa, inni też srają! Przecież inni też srają, co to za problem? No ale nie, to jest problem, bo takie rzeczy się robi w, w czterech kątach. Influencerka wyjaśnia, że jest piętnowana, mężczyźni kobiety wierzą w stereotypy. Bo stereotypy skąd się wzięły? Nie ma dymu bez ognia, droga pani. Iż ludzie z branży 18, są sprośnymi, obrzydliwymi osobami. Nie do końca. Dodaję, że większość pracowników z tego biznesu jest przeciwieństwem takich stereotypów, a jakby tego było mało, regularnie robią testy na obecność chorób przenoszonych drogopciowo. A czemu robią testy? Bo co? Przypadkiem? Czemu ja nie robię testów? Bo nie muszę? Chwa? Bo nie szmacę się co chwilę z kimś? Podczas gdy zwykli ludzie często tego nie robią. No, zwykli ludzie często tego nie robią, bo zwykli ludzie mają mniejszą szansę zaryzykowania y, ten y, 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 chorobami wenerycznymi. To jest normalne, tak? Billy Beaver zaczyna się bronić i wyjaśnia, że owszem, ma sporo wspólnego z branżą dla dorosłych, lecz zwykły mężczyzna też może się przespać z setką kobiet, i to jest zwyczajnie obrzydliwe. Tak, to jest obrzydliwe. I tak samo jest obrzydliwe, kiedy to nagrywasz. Hmm. Co więcej, influencerka podkreśla, że spała ze znacznie mniejszą licz... ilością, mniejszą liczbą mężczyzn. Ale mniejszą liczbą mężczyzn. Od czego? Z... Co to znaczy? Gdzie jest odnośnik? Na koniec przypominamy, że zbadano 30 tysięcy związków, a tych sześć razy powtarza się u najlepszych. Przy okazji mamy pytanie, mianowicie czy znajdziesz jednokowe pizze, masz tylko 20 sekund. <laughs> kurwa, to, się... <laughs> to już inny artykuł. <laughs> Chuj. A tu mamy coś jeszcze. Kazach... co to kurwa. A nie, reklama zamknij. Kazachstan chirurgicznie usunie genitalia pedofilom zgodnie z nowym projektem ustawy. O cóż, chcesz ruchać dzieci? Ryzykujesz! Kazachstan chirurgicznie usunie genitalia pedofilom zgodnie z nowym projektem ustawy o skargach, że chemiczna kastracja nie była wystarczająco surowa. No, nie mam taki, tak pewnie było. Wie, to są specjaliści, ja im wierzę. Zgodnie z nowym projektem ustawy, Kazachstan chirurgicznie usunie genitalia najgorszym pedofilom. O, mają ranking. Wynika to ze skarg parlamentarzystów, że system kastracji chemicznej, jeden z najsurowszych na świecie, nie odstrasza przestępców seksualnych wobec dzieci. Ale to ma sens. To jest penalizacja, tak? To jest to odstraszanie. Tak, karanie ludzi. Za coś tak obrzydliwego jak pedofilię to jest odstraszanie tychże ludzi, tak? I innych ludzi do popełniania podobnych przestępstw. Elnur B. Be, poseł, poseł do parlamentu i sekretarz wykonawczy rządzącej partii Amanat powiedział, że rząd jest bez kręgosłupa i schlebia pedofilom za to, że nie nalegali na chirurgiczną kastrację. Mocne słowa. Niestety przestępstwa na tle seksualnym, wobec dzieci mają miejsce coraz częściej. Coraz częściej? Może lubią tą kastrację. Stwierdził, sugerując, że chemiczna kastracja która obniża męskie libido poprzez wstrzykiwanie leków antyandrogenowych nie była skuteczna. A no jak nie była skuteczna i to jest fakt, ja nie wiem, ale jak to jest fakt, no to chyba yy, znak, że trzeba zrobić faktycznie coś więcej z tematem. Wypuszczając gwałciciela na wolność, pozwalamy mu ponownie postępnie, postępnie, post popełnić przestępstwo. No... W każdym przypadku tak jest, tak? A jednak yy, nie możesz trzymać ludzi wiecznie w więzieniu, świadczy o tym śmierć małej, to smutne, pięcioletnia, no jakaś tam została zwabiona do domu pedofila po tym jak zaoferował jej pieniądze na lody, co za skurwysyn, zabójca, mam nadzieję, że, nie, zabójca, 48, który był już wcześniej karany, został do... no, no. Powinni go już wcześniej upierdolić, mu te jaja. on twierdzi, że nasza poprawka dotycząca chirurgicznej kastracji pedofilów narusza prawa człowieka. Kurwa, ten człowiek sam się wyzbył praw człowieka, ruchając dziecko. Czy to jest coś niezrozumiałego? Możesz się wyzbyć praw człowieka, robiąc rzeczy, które godzą w godność ludzką, tak? Stwierdził poseł. Ojciec czwórki dzieci, który zamierza nadal nalegać na nowe prawo. Nie sugerujemy stosowania go do wszystkich pedofilów, ale chcielibyśmy dać sądom możliwość przeprowadzenia chirurgicznej kastracji. Jeśli ja tak podofilę, jest szczególnie okrutno. Uważam, że należy zastosować chirurgiczną kastrację. Więcej! Chirurgiczną kastrację publicznie! W ostatnim czasie na naszych dzieciach popełniono około 430 tego typu przestępstw. Nasz rząd demonstruje swój brak kręgosłupa, nie, nie zatwierdzając chirurgicznej kastracji. To jest dura lex sed lex? Surowe prawo, ale prawo? Zgadzam się. Wierzę, że to nie są ludzie. Opowiedział o innym przypadku, w którym ojciec załmaty, który od dwóch lat gwałcił swoją córkę, dostał tylko 20 lat więzienia. No co za kurwa, obrzydliwa. Krzywdzić jakiekolwiek dziecko to jest straszne, ale jeszcze bardziej krzywdzić swoje dziecko, dziecko, które, które ci ufa, dla którego jesteś zzorem, które cię kocha bezgranicznie. To jest obrzydliwość. To 20 lat to mało. Jeszcze, jeszcze coś doda, no Powiedział to nonsens. Z no przestępcą takim jak on powinno grozić do i kastracja medyczna, dodał. Ta kastracja chirurgiczna jest środkiem zapobiegawczym. To wysyła wiadomość do wszystkich pedofilów i innych przestępców podobnego typu, że ta ohydna zbrodnia zakończy się fizyczną kastracją na mocy postanowienia sądu. I podpisuje się po tym obiema rękoma. I co mamy tutaj? Ponczusie. Odasz mi prawo do bomby za pączka? A czym go wypełniłeś pod wawelską? <grywa> Kurwa. A to jest dobre. Rusza ranking szkół przyjaznych LGBT który objęłam swoim matronatem, chujonatem. W tym roku pod hasem szkoła jest gówna, bo polskie szkoły muszą być bezpieczne, przyjazne i pełne równości, wzajemnego zaufania. Dobra rzecz, od razu rodzic wieki, które szkoły mijać. Jakby urzędnik państwowy może pisać takie obrzydliwości. <laughs> Przy użyciu telefonu pozdrawiam, kurwa, I tutaj słusznie, Szymon czadł. <laughs> uh, I don't care how hard life gets, I'm not dating a white man. Rasistka. Czy ktoś tu mówi, że rasizm? Nie, ale kurwa. Nic dziwnego, że nie umawia się z białymi chopami, bo. Zwierzęta powinny być ruchane przez zwierzęta. Wasza łaska, wysoka się zbyt łaskawa. Dobra, tyle z tego tematu dzisiaj. O Boże, jak się zgadzacie lub nie piszcie, zostawcie lajka, dajcie suba czy coś. Eee, I żegnam was. Ja też was żegnam. Kocham Was. Przyjdźcie tutaj, wejdźcie, dajcie suba, dajcie lajka, bo jesteście zajebiści, zajebiście, że jesteście. A ja będę się częściej pojawiał, bo. bo... Bo ja po prostu uważam, że to jest zdrowy sposób robienia pieniędzy. Na pewno zdrowszy niż pokazywanie o tego, nie? Prawda? 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 I nie muszę sobie robić testów na badania... Dobra, już, kurde. Nie muszę sobie robić testów na badania te weneryczne, jak większość lastek pędzlujących perła murzynów. Mm, to było niepotrzebne. Prosiaczku, <laughs> musimy o tym podyskutować. Także tego, trzymajcie się. A, i jak macie jakieś artykuły takie, to ten, wyslicie wy, je do mnie.